Walnęło się w głowę. Jeszcze oderwaliśmy temu czemuś od nóża. Cudownie. Jakieś taśmy. Nie wygląda dobrze. Okej. Okay. To się zamknie. Kojarzę motyw, kojarzę. Nie powiem, że nie. Wszystko jasne. To pudełeczko. Ja nie wiem, czy mi jest potrzebne, czy nie, ale skorzystam z niego i pójdę wyżej. I wezmę na przykład... Co zrobię? Pamiętam, to było trudne. Znaczy, to nie jest trudne, ale ludzie się tutaj męczą. Całkiem nie wiem dlaczego. Może mieć z tym małe problemy, ja nie przeczę. Chwila. Chyba to zrobić tak. To będzie git. Musi być. Poczekaj, oponka! Oponka, poczekaj! Ej. Kolejna. Biorę. Dobra. I lecimy. Jezus! Tego jeszcze nie grali. To jest fabryka opon? Produkują tu opony, zobaczcie. Takie buty. A ta opona to wygląda jak traktora jakiegoś, taka wielka. No, o to chodziło. To był checkpoint, mam nadzieję. Nadzieja matka głupich. Tak powiadają. Dobra, trzeba otworzyć te drzwi. W ogóle potrzebuję tę skrzynkę na dół i co wy na to? A ta opona, to ona musi mi zrobić. Dobrze. Gdzie ona jest? Tak. To jest przycisk. Zrobimy tak. To się powinno jeszcze raz tu przyturlnąć. Nie wiem, czy będzie miało tyle siły na to, żeby to zrobić, ale... Ale działa. Jakie drzwi wredne. Wkurzyły się. Nie łapaj się tego. Może to przeskoczyć, chłopczyk. No chciałem to pociągnąć. Wiedziałeś o tym? Co? Za wysoko? Za wysoki jesteś, żeby to pod tym tak zrobić? Nie interesuje mnie to. Się nie może odwrócić do tyłu w trakcie skoku. To jest w ogóle bez sensu. Tak bardzo. Czy ja mam tę skrzynkę zabrać ze sobą? Coś takiego było, tak ja pamiętam, ale nie wiem, czy to prawda. Jeśli się da, to wezmę. Dobra, niechaj będzie. Teraz moja kolej. Się czuję, jakbym był w środku wielkiego jakiegoś zegara, czy czegokolwiek. Tu jest kolejna. I muszę iść dołem, tak? Mam nadzieję, że mnie nic tu nie zje. Dobra, mam dwie skrzynki. To dobrze, czy źle? Pewnie umyślnie, ale to wcale nie znaczy, że dobrze. Obstawiam, że jedna musi być tu. Wy też? Chyba, że trzeba mieć trzy skrzynki. To już nie wiem skąd. Nie, jest okej. Okna są z tyłu, jakby tu jakieś mieszkanie było. Wiem, o co chodzi. Wracaj do mnie, moje desko. Do mnie, moje desko. Musimy rozbijać ten łańcuch.
Okej. Nie, źle. Chociaż wcale nie, wiecie, bo można doskoczyć. Dokładnie. O, świetnie. Jakiś trybik, trzeba go wsunąć. To nie wygląda dobrze. To coś tutaj, co takie pęknięte. To uważajcie. Lojalnie uprzedzam. Kawa zimna dawno. Godzinę temu przecież. Ulubiona. Chwila, ja to kupiłem. Już idę do góry, już. Mam jeszcze tyle, jak nie mam. Coś mnie to zaraz zmiażdży. Czuję to. Co to robi? Aha, no dobra. To jest jakiś magnetizing, dziwne rzeczy. A, dobra, robimy tak. To musimy ustawić mniej więcej na wysokość taką, żebyśmy mogli doskoczyć do tamtych drzwi, ale też żeby do drabinki. Więc tak mniej więcej jakoś, żeby było. Spróbujmy. Dobra. Mam nadzieję, że do drabinki też się uda. Albo i nie. Dobra. Powinno być dobrze. Ale żebym się za pierwszym razem udało, to musiałoby być świętola. Bo on robi dziwny przykuc. Słowiański. Tak. Otwieraj. O, świetnie. Podejrzewam, że wcześniej też by się dało. Dźwigienka. Oddajmy to. To nie było trudne. No dalej. To mogę już tam zejść? To chyba mnie oznaczyć nie. Nie, to nie, ja się prosić nie będę, łaski bzy. Nie! Tak! Widzicie, dam radę. Koniec kawy. To niedobrze. Dobra. Cierpliwie czekamy. Aż świat znowu się przekręci. Muzyczka daje nam znak, że dobrze. Że już jest spokojnie i bezpiecznie. W miarę możliwości oczywiście. Dobra, kolejna zmiana. Ale to jeszcze nie ostatnia zmiana, jaką będziemy robić w tej grze. Bo powiem wam, to muszę wziąć pewnie. Powiem wam, że takie zmiany to jeszcze będą inne, bardziej takie, wiecie. Oh my god. A to co ja mam zrobić, żeby było dobrze? Mi powie. Dobra, niech to spadnie. Ja muszę się stąd wydostać jak najszybciej. Jakoś tak szybko, nie? W miarę z tego pudła pewnie. Szybko, bo to już się robi. Hop! Świetnie. Motylek, patrzcie! Aż po prostu nie pasuje do tego klimatu. Okej. Okay. Znaleźliśmy siostrę! Yeah! No nie!
Not again. Zaraz po ciebie wrócę. Tylko pozbędę się tego z głowy. Albo umrę. Musisz to zrobić sama. Musisz to zrobić. Nie, dlaczego on tak skacze? Ta zębatka nie jest dobra. Jest niedobra. Nie smakuje mi. Okej. Okay. Gdzie tu było światło? Tutaj było. Dobrze, że tak blisko. Yeah. Ciach, ciach, ciach. I lecimy po siostrę. Yeah. What the fuck? Nie ma siostry. Są jakieś wielkie tłoki, które biją. Nie! Powinno ci zmiażdżyć palce. Nie żebym chciał czy coś, ale... you know. To trzeba szybko. Dobra. Czy jak ja się zapię krawędzi, to ja mogę odskoczyć do tyłu? Nie mogę tego zrobić. Ale mogę złapać krawędzi, nie ma więcej czasu wtedy. Logiczne, prawda? Logiczne, dosyć logiczne. Potrzebuję szybko, smacznego. Yeah! Nie, dlaczego tak się stało? Fuck. Dobrze, że te pudła są nieskończone, bo masakra. Trzymaj. Ja muszę iść tam. Przeszkadza mi ta taśma, naprawdę, bardzo mocno. A mogę te pudła za sobą zaciągnąć? Nie mogę. Kojarzę to. Czy nie kojarzę? Kojarzę. I to nie było trudne. Ale muszę się tutaj dostać, ja chcę tu iść. Jeszcze nie wiem jak, ale się dowiem. Dobra. Miało tak wyglądać. Hop. I hop. Ale tak miało wyglądać. Ja muszę się tam dostać. Jak mam tam iść? Od tamtej strony pewnie się do tyłu trzeba było cofnąć. Da się? Spróbuję. Nieważne, że mi się udało to zrobić szybko i w ogóle sprawnie. Ja się wrócę. Ale to nie da się. Da się. Tylko z pudła. Obstawiam, że z pudła. Gdzie mnie zrespi? Tutaj. Ale nie wiem, czy ja dobrze myślę. Pudło. Tylko trzeba taki moment sobie wyczuć, który by był odpowiedni. Ja nie jestem pewien, czy to pudło można przytrzymać na przykład. Można przytrzymać to pudło? Mam nadzieję, że można. Puszczaj. Można, fajnie. Dobra, o to chodziło chyba. Patrzcie, zrobiłem. I hope. Tylko czy ja tu teraz wejdę i nawet przejdę, zobaczcie. Odwrót. Dobra. No i nieźle. A to idzie w złą stronę, czym się tylko wydaje.
Nie wydaje mi się. Zaraz. No, a tak dobrze ci szło. Chłopczyczku, dasz radę, wierzę w ciebie. Dobra, to do góry. I ja też do góry. Widziałeś? Proszę bardzo. Na chcę tego nic trudnego, jest ekstra. Siostra będzie z ciebie dumna. No, a przynajmniej ja. Kolejna dźwignia. Tak, złe przeczucia. Dobrze wiem, o co chodzi z tym. Dobra, robimy tak. Ja nie muszę być na górze, prawda? Prawda. Guzia bierzemy. Czy na dół idziemy? Bo ja już nie wiem. Wystarczy, że tu na górę trzeba. Czekajcie, zrobimy tak. Bo o to chodzi, żeby na górę się dostać właśnie, nie? Ale tu się nie da, to jest za ten. Nie ma prądu. Muszę się tam dostać. Aha, bo to będzie wyżej, jak to przełączę. Dobra, rozumiem. Omegy. Przewajchnij to ładnie. Ach! To nie miało tak być. Mam nadzieję, że się domyśliliście. To są ostatnie zabawy w grze takie właśnie z prądami i jeszcze z czymś jeszcze, ale nie będę wam zdradzać. Dobra, to musi być tu, bo ja spadnę na to i to będzie jechać. Z pewnością tak przeczuwam. Chłopczyk! Jesteś ograniczony. Mówił ci to ktoś kiedyś? To mówię ja teraz. Ale to za szybko robi. Więc ja nie wiem, chłopczyk, jak my to zrobimy, ale... To na pewno nie będzie łatwe. No i teraz, proszę bardzo, doskoczysz. Albo i nie. Czekaj, zrobimy jeszcze raz tak. Ale poczekaj, ja będę od tej strony, dobra? No, świetnie. Z dźwignią poczekamy, aż ten przyjedzie z powrotem. Jest! Udało się. Nie było trudne, ale ciężko to wyczuć, bo to takie dziwne. Czemu dźwignia? Yeah! No i jedziemy, proszę bardzo. I zginiemy, z pewnością. Mam nadzieję, że nie. Ale to były jakieś wichce z tym wóziem, że to coś się robiło dziwnego. Jakieś piły, coś.
Dobra, udało się. Co dalej? Umrzemy. Mówię wam. Nie! Ale mnie chcieli strollować. Nie dam się tak łatwo. Nie ma takiej opcji. Poczekajcie. Niech to na dół pójdzie trochę. To jest długi moment do przeskoczenia, że tak się wyrażę. Ale chłopczyk, musisz mi pomóc. Mam nadzieję, że nam się uda. To jest kawałek. Spory! Trzeba pamiętać, że to trzeba zejść. Dobra. Trzeba jak najbardziej to do tyłu. Nie wiem, czy skakanie się na coś tutaj w ogóle zda. Okej. Czy to musi się tak bujać? Prawdę. Bo nie wiem, co tu jest. Drabinka. I jakieś elektryzmy. Dobra, nie zabiło mnie to, ale wiecie. To jest elektryczne, czy coś? Mam iść wyżej, czy niżej? Się nie da, bez sensu. Aha, chyba, że tak się da, poczekajcie. Iskry za przewodnika. Tak, właśnie na iskry się patrzyłem. Dokładnie. Dobra, i teraz na dół. To jest zbyt ciemno i nic nie widzę. Dobra, działa. Lecimy. O nie, to są te działka. Oh my goodness. Patrzcie. Fajne, nie? Bynajmniej. Potrzebujemy to górne. To górne nam zniszczy to. Jeszcze kawałek. Chyba, że już nie działa. O my god. Okej. Droga wolna. Sprytne. Powiem, że nie. Dobra, znowu drabina. Jak zwykle urwana jakaś. I mamy dwie P i to nie było zbyt proste, z tego co pamiętam, ale do ogarnięcia. To musiało być chyba tu. To mi jest potrzebne tu. Okej. Bierzemy to ze sobą. I trzeba pamiętać o tym pudle, że ono też będzie tu kiedyś do wzięcia z powrotem chyba. Albo i nie. Nie wiem, zobaczymy. Ta drabinka, ona się chyba na dół zrobi, nie? Ładnie. I teraz muszę tak zrobić. Jeszcze raz. Chyba. No zobaczymy. Bo ja sobie tak to wskoczę, nie? Mhm. No i dobra, fajnie. A tylko, że ja potrzebuję skrzynek więcej tutaj, więc... Kurde.
O, kamienie zabij. To musi być trochę bliżej. Dobra. I nie jestem pewien jeszcze, czy tamta druga skrzynka też mi jest u góry potrzebna. Ale może jedna wystarczy. Zobaczymy. To jeszcze raz. Robimy tak. Maksymalnie. Prawie. Lecimy. Wiesz to. Tak, właśnie tak. I chyba rozumiem motyw. Wcale nie są mi tutaj potrzebne dwie skrzynki, tylko jedna. Ja sobie podlecę na niej do góry. Chyba, nie? O to chodziło? Pewnie tak. Zaraz moja teoria się ziści. Albo obali. Muszę tylko zdążyć przed tym, zanim się to uruchomi. Hop. No właśnie. No i koniec. On się tylko wrócił do tyłu, jakby zobaczył, że to byłoby potrzebne. Dobra, mam jakąś windę. Mamy działko. To na dół i do góry. Wiedziałem, że miałeś dobre chęci, chciałeś skoczyć, ale ci nie wyszło. Bierzemy to ze sobą. Zobaczymy, co tam jest. Auć. Było zbyt bolesne jak takiego chłopczyka. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, twórcy gry. Czekaj, bo jeszcze chwila. No. Dobrze robisz. Nie, nie wchodź. Sobie to przesunę. I elegancko. To będzie pewnie ten taki, nie? Ej, tu coś jest. Haha! Jeszcze. O, mygy. Trzeba to wybić. Weź. Rozpędź się mocno. Bez sensu, ej. To nie chcę tak bardzo się robić. Nie rozumiem tego zrobić. Nigdy nie bawiłem się grawitacją, halo. A w ogóle da się tak? Nie wiem, ale obawiam się, że chyba muszę to tak zrobić. O właśnie. No i proszę, załatwione. To tutaj, bo widzę, że jest pochyłość specjalnie. Tylko czy ja muszę to jeszcze robić? Czy to tylko tam działa? Jak to jest? Aha, to tylko tu. A niech sobie będzie włączone, niech prąd czerpie. Hop. Tam u góry na drzewo i się nie dostanę pewnie, nie? Szkoda. Ale tę skrzynkę to ja bym chciał na dół. A tamtej drugiej i tak nie dostanę na razie. Ale ta mi się może przyda. Już teraz. Co myślicie? Tak, przyda mi się zdecydowanie. Jakieś działka z dupy. A tu też strzela. Dobra, to biorę. Dzięki. Idziemy po tamto jeszcze.
U góry jest trawa, czy mi się wydaje. Normalnie chodzisz, gdzie chcesz i jak chcesz, jak w kolebce życia, ej. Ale już tego nie zostało do końca, bo to są tylko te zabawy z grawitacją i koniec. Ale obawiam się, że nie zrobię tego dobrze. To musi być tu. A to musi być gdzieś tu. Szybko. Haha, niestraszne mi takie zagadki. Dobra, tutaj możesz się błazać, bo człowiek mógł nie wiedzieć, że jest jeszcze druga skrzynka tam. Słyszę, to jest znowu las i słyszę jakieś takie ptaki. Co się robi z tym? Okej, sorry, jestem po cięciu, gra mi wyrzuciło. Więc, no. Dobra, jeszcze mi się właśnie plik uszkodził, ale udało mi się go naprawić, bo Bandika ma taką fajną opcję, gdzie naprawia się i fajnie. Jakieś powiadomienie od Gmaila z G2A w ogóle, świetnie, nie interesuje mnie to, narabycz. Dobra, idziemy zrobić tę zagadkę, nie mam pojęcia jeszcze jak ja to zrobię, ale na pewno. To ma być tu na dole. No nie wiem co to robi. Na dół? Nie działa? Odblokuję to. To ma być u góry. A tam to ma być na dole. Nie mam pojęcia, jak się to robi. Będziemy się bawić. Trzeba coś wykombinować. OMG. Nie działa. What am I gonna do? Ma być to włączone, czy nie? Dobra, to zostawię na razie. Zobaczę, o co chodzi z tym. To musi być u góry, ale nie wiem, jak mam to zrobić. To też leci do góry, nie? Ten magnesik chyba musi tu być. Albo i nie. Nie wiem. Nie wiem, bo to zostaje u góry i to jest w ogóle żal. Ma być to włączone? Dobra, włączę to. Albo nie. Albo dobra, albo nie. Albo dobra. Nie wiem, jak mam to rozwiązać, ale uda się. Kiedyś. Tak. That did it. I don't know why. And I don't know how. And I don't think I want to know. Najważniejsze, że idziemy dalej, a do końca gry zostało nam króciutko. Naprawdę tyle co nic. Wait. Jak mam to zrobić? To się nie da. Dobra, chwila. To jeszcze jedzie, jak ja to zgaszę? Jedzie. Wszystko jasne. Działa! Yeah! To nie było takie złe. Na dół! Jesus! Chłopczyk, nie strasz mnie. Yeah! Oh my god! Jak to się? Skaczemy! Yeah! Oh my god! I mamy znowu hotel. A mamy hotel znowu, dlatego że właśnie mówiłem, żebyście zwrócili uwagę na to i znowu mamy hotel. Ja muszę tu iść, prawda? Dobra. Znowu mamy hotel. Nie bez powodu. Dobra, znowu jakaś wielka opona.
Okej. I dochodzimy do momentu, w którym mamy zabawę z grawitacją po raz może przedostatni. To mi jest potrzebne. To mi jest potrzebne. Okej. Myślałem, że umarłem. Dobra, powinno zadziałać. Jeszcze chwila. Do góry. I powinniśmy wskoczyć. Tylko żeby za... Kurde, szybko. Dobra. Okej. Na razie jest okej. Nie jest okej. To jest na czas. Kurde. Udało się. O Jezus. Ja mam tu zejść na dół pewnie, nie? To samo się robi już. Ja już na to nie mam wpływu w ogóle. Myślałem, że ładny timing był, ale myliłem się. Nie chciałem wcale tak. Chwila, bo... O. Dobra. What am I gonna do? Dobra, już wiem, co mam zrobić. Spokojnie. O, świetnie. Dobra, i to jest ostatni moment w grze, który trzeba w ogóle wykonać. Nie jest to trudne, ale trzeba sobie wytimingować ładnie. I to będzie takie slow motion, zarąbiste. Źle. Do góry. Okej. Może teraz. A może nie. Do góry. Tylko nie s... O! Serio! Aha, moje zwłoki latają świetnie. Dobra, do góry. O, i na dół. O to chodziło. To jest jakaś szyba, która ma z pewnością znaczenie symboliczne. Jakaś, chodzi o taką barierę pomiędzy światem realnym a limbo. To ma tak wolno być. To nie to, że mi gra lag czy coś. To tak ma być. I... Tak naprawdę to się nasza gra skończy, a ten hotel to jest właśnie przykład tylko tego, że ten chłopczyk w kółko i ciągle i jeszcze przeżywa to samo. Ponieważ w kółko chce dotrzeć do siostry, uratować ją, znaleźć cokolwiek, ale nie może tego zrobić, bo ciągle mu coś stoi na drodze, ciągle spotyka go, jeśli nie to samo, to podobne rzeczy go spotykają, no i po prostu przeżywa w kółko to samo, po prostu. I tak w kółko, i to jest daremne, i nie ma stąd wyjścia, to jest limbo, i... I tak musi być. Ale nie umarliśmy. Spokojnie. To jeszcze nie koniec. Zobaczmy jeszcze tylko, czy można pójść do tyłu. Się cofnąć. To w ogóle woda jest teraz. What the hell? Dobra.
Czyli nic tu nie ma. Ale w prawo za to będzie już coś konkretniejszego. Więc ta gra nie ma czysto pokazanej fabuły. Pewne rzeczy trzeba sobie samemu zinterpretować, tak samo jak w przypadku Among Sleep, tak jak mówiłem. I właśnie to jest jedna z tych gier. Jest siostra. Jest drabina, jest wyjście. Znaleźli się. Mamy napisy końcowe, ale jak widzicie, to jest to samo miejsce w menu. Jest drabina, która jest urwana. Nie ma wyjścia. Są dwie kubki, jakby much, co oznaczałoby, że dwie osoby umarły i gdzieś tutaj są zwłoki. Oznacza to, że chłopczyk umarł i siostra też. I nie mogli stąd wyjść, nie potrafili. Drabina jest urwana, koniec drogi. No bo to jest limbo. I to jest taka fajna przenośna, wszystko co tak fajnie zostało pokazane. Fabuła poprzez gameplay tak naprawdę. I ta gra jest naprawdę zacna i wcale nie trzeba nie wiadomo jak wielkich pieniędzy, żeby zrobić coś naprawdę epickiego, a ta gra właśnie taka jest. No i to tyle. Mam nadzieję, że Wam seria się podobała. Ja jeszcze raz dziękuję stokrotnie za udostępnienie gry. Już się skonsultowałem to z nią po cięciu, także spoko. No. To było na tyle na razie. Do Ryża robią się podobno optymalizacja, w sensie AMD wypuści jakąś optymalizację niedługo, więc zobaczymy jak ta gra będzie chodzić. Mam nadzieję, że lepiej, bo ludzie się skarżą, że gra im strasznie chodzi na AMD-kach i Radios się krztusi ogólnie, nawet na mocnym sprzęcie. Także, dobra. To tyle. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Trzymajcie się i do usłyszenia w innych filmach. Na razie. Cześć.